Wszyscy zatrzymani zamieszani są w przestępczą działalność dotyczącą reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Zatrzymani zostali, aktualnie przeprowadzane są przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych. Po doprowadzeniu zatrzymanych do prokuratury regionalnej we Wrocławiu ogłoszone zostaną im zarzuty o charakterze korupcyjnym i zostaną oni przesłuchani w charakterze podejrzanych. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzję co do rodzaju zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. W prokuraturze regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych obecnie toczy się 35 śledztw, których podmiotem jest TZW. Reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. Szkoda wyrządzona działaniem podejrzanych w sprawach prokuratury regionalnej we Wrocławiu opiewa na kwotę 850 milionów złotych. Sprawy prowadzone w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie w zakresie ustaleń faktycznych. Prokuratorzy zabezpieczyli obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, planowane są kolejne przesłuchania świadków, w tym spadkobierców, lokatorów, urzędników miejskich.